to pójdziemy. Ja muszę potykać. Przepraszam bardzo wszystkich. To jest próba, no? Zapraszamy do nas tutaj. Piracka polska przygoda już za chwilę startuje na zaśpiewają. Chodź tu, Majtku, chodź tu z mikrofonem, bo ty masz taki specjalny mikrofon, który mierzy decybele i zaraz się wszystko okaże. Kto na moich urodzinach głośniej zaśpiewa 100 lat, ten zostanie zaproszony na te urodziny. Chłopaki, jesteście gotowi? Potraficie śpiewać 100 lat? Całe, od początku do końca? Dobra. To uwaga, 3, 4... 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam! Hej! Żagle stawać, wysłować i sterować. To już masz jakieś uprawnienia żeglarskie, czy jeszcze nie? Tak, już tu jestem trzeci raz. Aha, trzeci raz, tak? A jak z nauką polskiego kraju, w którym, no, teraz, w którym mieszkasz? Znaczy, nie chodziłem do polskiej szkoły,
polskich kursów, tylko sam się nauczyłem. Czyli rodzice mówią po polsku i tak sam się nauczyłem. A ty mieszkasz w Austrii od urodzenia? Tak, od urodzenia w Austrii. I to jak tutaj się podoba w ogóle w Kołobrzegu, jak jest trzeci raz, to już masz, poznałeś dobrze miasto, W przeciwieństwie do Austrii jest tu wiele zieleni i są też troszkę więcej takich pomników, które na przykład pomniki dla żeglarzy, pomniki dla wojska. A w ogóle podoba ci się w Polsce? Tak, podoba się bardzo. No ale będziesz mieszkał w Austrii, tak jak do tej pory. Czas pokaże jeszcze. No ale języka polskiego jako takiego chcesz się tak nauczyć więcej, żeby móc używać na przykład w pracy? Nie wiem na razie, na razie tylko angielski. Rozumiem. Jeszcze zarejestruję twoje imię, bo zostałem uczniem. Dawid Kopeć. Dawid Holest. Mieszkasz w Austrii od kiedy? Od urodzenia. Ale dobrze mówisz po polsku? Tak. Przyjechałeś tutaj pierwszy raz? Tak. Co robicie? Idziemy czerżami do muzeum i zwiedzamy... Na plaży też chodzicie? Tak. I co robiłeś? Pływamy, bawimy się piaskiem, budujemy zamki. A podoba ci się w Kołobrzegu? Tak. No ale co na przykład ci się podoba? No, jak żaglówkami się jedzie, albo coś z datkiem, albo zwiedzamy. A pływałeś żaglówkami również? No jeden raz tylko statkiem. Nie, bo ja idę na kolej. Aha, rozumiem. A pan jedzie dobrze? No dobrze. Dobrze, i wszyscy mieszkacie w Wiedniu, tak? Tak, tak. Dobrze, a jeszcze kto jest organizatorem tego także? Polonez. Nasze miasto, powiat kołobrzeski. Oczywiście przyrodę już znają coraz szerzej. No i po prostu byliśmy na wyprawie w Czaplinku. Ogrodzie, uczyli się właśnie robić. Co to jeszcze się nauczyli robić? Podpłomyk i strzelali z buku. No i byli na dniach Henrykowskich w Cięprzynie. To była też piękna przygoda. Druga wycieczka była tutaj wybrzeżem. Zobaczyli kościoła w Sensaczu. Epikę Krzyża Piewontu. Także byli na porcie Jakarta, oczywiście całą musztrę krzeszli, widzieli gazoport, jak się buduje w Świnoujściu, a ponadto popłynęli sobie promem na wyspę Uznam, zwiedzili Muzeum Rybołówstwa, później Jezioro Turkusowe i oczywiście Aleja Gwiazd w Międzyzdrojach. Również Muzeum Figur Woskowych. Myślę, że jak na taki krótki pobyt, to zobaczymy bardzo dużo. A jeszcze zapytam, chyba największą atrakcją jest Wałbrzyskie? Tak, może Wałbrzyskie. No. Jest atrakcją? Bardzo dużo atrakcją. Tak. Czasami da się próbować, ale tego, żeby mieć na plaży też jest fajnie, można tam zabrać zamki z piasku, opalać się.